Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk. Jesteśmy na Jarmarku Dominikańskim. Dzisiaj mamy 27 sierpnia. Po raz pierwszy otwarcie jarmarku. Idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. O, tam jakaś orkiestra idzie, dęta. Dzień dobry panu, pan co tutaj robi? Dzień dobry pan. Może pan się o, przedstawi? Korsarz, no. Pan co piękne. Może pan się przedstawi, nie, może pan, ja wywiad robię. Nie mam. Może pan się przedstawi. Proszę państwa, Iro z Atelier, Wojciech Mazur. Skąd pan wyjechał, z Mazur? Gdańsk, całe życie Gdańsk mnie zawsze inspirował. I zawsze pan mnie robi? Inspirowały kobiety z Gdańska. Jestem malarzem, który nigdy nie myślał o tym, ale jest pan malarzem nieszczęśliwym? Szczęśliwym malarzem, aha, ale nigdy nie myślał o tym, żeby robić w skórze. Uważałem, że skóra to jest ostatni materiał. To dlaczego pan robi w skórze? Proszę pana, byłem młody, piękny i głupi. No. Przyszedł człowiek, rzucił mi 10 metrów skóry, powiedział: zaprojektuj mi torebkę, bo ja chcę robić torebkę. A 10-metrową? Tak. Taką dużą. A ja po prostu młody, głupi, biedny malarz, co miałem odmówić? Nie. I pan odciąłem zrobił? Całą tą skórę i nic nie wyszło. Aha, i pan to te ścinki tutaj sprzedaje. I, tak. Te ścinki pan sprzedaje, tak, z tej torby. Pomyślałem sobie, o kurczę, ale fajnie. No dobra, to ja lecę i dalej, pojechałem. Bo tam też muzyka gra. Dobrze. Pozdrowienia, no, muzyka i mojego interesu. Ahoj. Hej, hello, ahoj. Idziemy dalej. Gdzie na taką krótką szyję? Tam poszedł. Kogut pojechał i tam idą te, jakiś tam forpoczta idzie. Przepraszam bardzo, przepraszam. Ja będę mamusie, poczekamy mamusie, nie? Jak widać, na jarmarku jest pełno ludzi. Jak to jarmark dominikański w Gdańsku gromadzi tłumy ludzi. Tłumy ludzi. O, tu pełno, tam pełno. Tutaj dużo, tam więcej. No, dzieciaki są. Idziemy na plac Świętopełka, bo tutaj ma coś się dziać. Nie wiem, co tu się ma dziać. Tu coś będzie. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Co pan tam nakładasz? Przepraszam. Zajęty pan. No dobrze. Zajęty pan, nie ma czasu. Dzień dobry panie. Co pan tu ma? Pomorska Telewizja Narodowa. Gofry. Aha. Idziemy dalej. Gofry też są. A tu mamy coś do picia. Dzień dobry panu, Pomorska Telewizja Narodowa. Dzień dobry. Co pan tu dzisiaj sprzedaje, proszę pana? Piwo, kwasy do wyboru, do koloru. Regionalne. Bardzo kwaśne, bardzo kwaśne. Ale te kwasy. No tak średnio. Tak. Ale co? To nie jest fasoly? Nie, kwas chlebowy. Aha, i pan tu chowa taką ładną dziewczynę. A ty co ty robisz tam, chowasz się za ladą? Sprzedaję. Sprzedajesz, co sprzedajesz? Wszystko, piwo. A jak masz na imię? Patrycja. Patrycja, aha, to ty Patrycjuszka jesteś, tańska. A skąd jesteś? Z Łodzi. Z Łodzi, a wiosło na dowód masz? No, no. Mamy. Gdzie? Pokaż. Tu jest kotwica. Tu jest ster. Koło sterowe. No, koło. To jest co innego. Ej, właśnie, panie, pan to jest, kurde, coś tutaj niezorientowany. Pomyliło się, kardeusz. Idziemy dalej. Proszę państwa, tutaj mamy jabłuszka, jabłuszka pełne snu. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa, cześć, dawaj rękę. Dawaj rękę. Czekaj, nie, tutaj ten stempel. Co? Dawaj stempel. O. Siedzi? Siedzi, ale źle wyszło, z drugiej strony lepiej, bo tu będzie dobrze. O, teraz jest okej. Gdańska. Jasne, no. I co tam robicie? Burgerki, szefunciu. 100% wołowinka, zapraszamy wszystkich. A skąd jesteście? Z Dolnego Śląska. Jo, Dolny Śląsk. Tak jest. I jak wam się podoba tutaj na Gdańsku? Piękne tutaj miasto, szefunciu, naprawdę. Tego. Pływaliście już na żaglach? Nie, jeszcze nie. No to jeszcze wszystko przed wami. Tak jest. Polecam, ahoj. Ahoj. Tutaj, proszę państwa, wszyscy piją, bo gorąco dzisiaj jest. I to, proszę państwa, przepraszam panią, przepraszam, bo tutaj mamy, proszę państwa, Świętopełek jest tutaj. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, Pomorska Telewizja Narodowa, przepraszam bardzo. Ja tylko chciałem się dostać do przodu. Przepraszam bardzo, ja tylko... Przepraszam. I kogut też jest, proszę państwa. O. Dzień dobry, co ty robisz? I z Polski całej i z Europy przybyli kupcy do roboty. Już kramy swoje rozstawiają, na kupujących już czekają. A kogut zapieje? Na ten czas rajcowie swą władzę im oddają. Dla Gdańska naszego na wszystkich. Wszyscy koła kamery mają i aparaty. Jarmark! Święty Dominik!
I tam on gra na tym, kręconym instrumencie. Na liże. Aha. Przepraszam. Tu mamy bębny. Szumy gnaszczar się zbierają, kolejny jarmark otwierają, więc cieszmy się z tego święta, gdy każdy datę tę zapamięta. A to jest Świętopełek. Nasz pomorski. Książę Świętopełek. A kogut nie zapieje? Kogut. Anno Domini 2010. Tutaj jest park Świętopełka, książę pomorski Świętopełek. Był wielkim, najstarszym synem Ścibłoja I i wnukiem Sobiesława I. Urodził się między 1190 a 1190. Jego imię po raz pierwszy zostało wymienione na akcie fundacyjnym klasztoru Kapetanek Żukowie w 2013 roku. Idziemy dalej. No jak widać, dzieje się tutaj w Gdańsku, jarmark się zaczął. Dzień dobry, Pomorska Telewizja do Was, skąd jesteście? My jesteśmy z okolic Bydgoszczy, konkretnie Barcin. Jak? Miejscowość Barcina. Barcin, okolice Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie. No ja wiem, Bydgoszczy to 3 lata miałem konkubinę. Ahoj. Ahoj. Tu mamy tego koguta. No to jest symbol jarmarku dominikańskiego, gdański kogut. To też jest kogut. Muzyka gra. Przeszenek na szybko po polskie. Jarmark dominikański otwarty, świeże owoce mają w czekoladzie tutaj też, lody naturalne. Dzień dobry, Pomorska Telewizja do Was, skąd turyści są? Turyści to akurat tutaj mieszkają, niestety. Tubylcy zdecydowanie. Ale to też fajnie. No, dziękuję. Cześć, co ty tu robisz? Sprzedaję lody. Lody, a jakie? Pokaż, otwórz tam. Zajrzymy tam kamerą do środka. Co to za lody masz? Jakie smaki? Tutaj? Przeróżne. Tutaj jest akurat biała czekolada z malinami. Aha, z malinami. I drogie te lody są? 5 zł. No to smacznego, jak masz na imię? Julia. Dziękuję. Idziemy dalej. Julia sprzedaje lody. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Nowa Gdańsk. Co wy tam robicie, chłopaki? Robimy płomyki alzackie. Szuflujecie tam równo? Tak. A tak, i co? I to się da zjeść? To trzeba zjeść. To trzeba zjeść. Dobre. Aha. A wy skąd jesteście w ogóle? My z Dolnego Śląska. Ale miejscowość. Legnica. Legnica, o! Legnica, tam szkoła chyba policyjna, co? Czy nie? Czy policyjna? No. A nie, chyba też może nie. Ale jakaś szkoła jest mundurowa. No dobra, na razie, cześć. Dzięki. Kto mówił, jak masz na imię? Tomek. A ty? Dawid. Idziemy dalej. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co wy tu macie? Co wy tu sprzedajecie? Mamy specjały. Grecka, a ta. Bułki, psaki. Jedziemy, greckie, na gorąco. A tu co? Tu owoce greckie. Owoce greckie, aha. To wy Grecy?
Tak. Z Leki? Z Warszawy. A, z Warszawy! Witam, witam. Pomorska Telewizja Nowa, redaktor Sławomir Ziemiński, zwany jako Czerwony Korsarz Gdański. Ahoj. Daj tu tatuaż, czy zrobię Hetmańska Petro. Z drugiej strony. O. Masz. Idziemy? Dzień dobry, a turyści skąd? Excuse me, English. I Red Capper King. You Polish Television National. You home to ty? We are from Norway. Norway? Yeah. Ah, Viking. Yes. Okay. Bye bye. Bye. Tutaj wodę leją, a tu jest stolik ten dla VIP-ów, tutaj ten namiot dla VIP-ów, tu się można najeść nawet. Dzień dobry panie przewodniczący, panie radny. Zapraszamy pana redaktora na poczęstunek. Można przyjść? Dobrze, już idę. Przepraszam bardzo. Proszę bardzo. Tutaj mamy kanapki. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Może coś powie na temat jarmarku, ojciec. Wie pan co, akurat dzisiaj jestem kontuzjowany, mam całe oko. Rozumiem, czyli nie będziemy się wypowiadać. Może jutro, jak mi to okej, okay, dobra, dziękuję bardzo. Przepraszam. Przepraszam bardzo, przepraszam. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Co wy tu robicie, panowie? Zastanawiamy się. Nad czym? Czekaliśmy na pana, żeby rozpocząć skromny poczęstunek. Ucztę, tak? Rozumiem, uczta jest dobra, no skromna. Dzień dobry, panie radny. Co dzisiaj tutaj się dzieje w tym Gdańsku, że tak powiem? Otwarcie jarmarku dominikańskiego. Pomorska Telewizja Narodowa. Panie prezydencie, no ja tu robię wywiady. No pan jest taki niegościnny, pożywa na dniu jarmarku. Zapraszam, dzień dobry. Jestem Pomorska Telewizja Narodowa, dziennikarz jestem. Bardzo chętnie zapraszam. Ale pan radny zaprosił. Czy ja mogę pana poprosić? Ja idę do pana radnego. Nie, ale... Panie radny, pan mnie zaprosił, a pan prezydent mnie tu wyprasza. Chce pan na zewnątrz, pan radny, zechce, żeby pan wyjdzie na mnie. Chce pan na zewnątrz, pan wyjdzie na do mnie. Proszę wyjść, proszę bardzo, przy. Dobrze, no, pan jest niegościnny, panie prezydencie. Pan jest bardzo niegościnny, panie prezydencie. Zapraszam następnym razem. Prezydent Adamowicz taki nie ma. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Taki angielski, taki no bardzo proszę, no pan poprosi. Bardzo panu dziękuję za panie się prośbę. Dobra, idziemy dalej. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa, witam. Serdecznie. No co jest taki polityk? No pan wiceprezydent jest bardzo niegościnny, jak widać. No to panie przewodniczący, może pan przyjdzie tutaj do mnie, porozmawiamy troszkę na zewnątrz, na zewnątrz. Ja pana chciałem kanapeczką podziękować. Aha, bardzo proszę dziękuję bardzo. Ale może dwa słowa na temat jarmarku pan powie. Bardzo piękne otwarcie, szczególnie zainteresowanie ludzi budził kogut. Kogut, który szedł na czele parady. No bo to jest symbol jarmarku. Zdecydowanie, bardzo ciepłe przyjęcie, bardzo dziękuję wszystkim. Kto mówił? Cezary Śpiewak-Dowbór, radny miasta Gdańska. Z jakiej organizacji? Z Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. No Dowbór mnie zaprosił, a pan wiceprezydent mnie wyprosił. No jak to widać, no inne klimaty. Za prezydenta Adamowicza to ja mogłem wszędzie wejść, nie było problemu. A teraz widzicie sami. Ahoj.